Cześć, witam Cię bardzo gorąco. Zapraszam Cię na lekcję ze mną. Tym razem będzie to powtórzenie z kombinatoryki, a tak konkretnie to reguła mnożenia i dodawania w zadaniach. Na maturze podstawowej z matematyki zawsze jest przynajmniej jedno zadanie, choćby za jeden punkt, z wykorzystaniem czystej reguły mnożenia czy też dodawania. Oczywiście, jeżeli zdajesz maturę na poziomie rozszerzonym i znasz pełny pakiet elementów kombinatoryki, czyli permutacje, wariacje i kombinacje, możesz ominąć regułę mnożenia i robić to właśnie przy użyciu tychże elementów. Natomiast, jeżeli zdajesz tylko maturę podstawową z matematyki, musisz pamiętać, że czasem bywają takie zadania, gdzie właśnie trzeba policzyć, ile jest możliwości, ile jest sposobów, ile jest takich liczb. I tego typu zadania najlepiej jest zrobić właśnie przy użyciu reguły mnożenia, czy też dodawania, gdy mamy pod uwagę przypadki. Zapraszam Cię do rozwiązywania zadań, które przygotowałam na to spotkanie, właśnie po to, aby utrwalić, powtórzyć z Tobą regułę mnożenia i dodawania. Zadanie numer 1. Na ile sposobów możemy ustawić w kolejce do sklepu 6 osób? Zadanie z osobami, z ustawieniami, to jest takie zadanie, od którego powinniśmy zacząć. Dlatego też ja taki przykład robię. Po pierwsze, będziemy to robić regułą mnożenia, będziemy rysować klateczki. I teraz tak, jeżeli ja mam w zadaniu 6 osób i każda z tych osób zajmuje jakieś moje miejsce, to ja będę miała do rozdysponowania 6 miejsc. Czyli rysuję sobie 6 krateczek. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Każda z tych kratek oznacza u mnie inne miejsce, czyli pierwsze miejsce w kolejce, drugie miejsce w kolejce i tak dalej, i tak dalej. Czyli teraz będę chciała przeliczyć, ile tych wszystkich możliwości jest, bo na pewno będzie dużo, więc wypisywać przypadek po przypadku, no naprawdę nie ma sensu. Więc tak, to pierwsze miejsce, ja mam do wyboru 6 osób. Więc mam, wpisuję w to okienko 6 razy, reguła mnożenia tutaj będzie. I teraz, jeżeli już tu kogoś wybrałam, to tutaj zostało mi o jedną osobę mniej, czyli 5. Dalej, znowu osobę mniej, czyli 4. Dalej, osoba mniej, czyli 3. Dalej, osoba mniej, czyli 2. Dalej, tu już ostatni nie ma wyboru. Po prostu, który mi został, która osoba mi została, no to uzupełniam, czyli piszę razy 1. I teraz przy użyciu albo kalkulatora, albo oczywiście mnożenia tutaj pamięciowego w głowie, czy też pisemnego, jak to wszystko pomnożymy, wychodzi nam wynik 720. Tyle jest możliwości ustalenia zaledwie 6 osób w kolejce. Ja mam ustalić 6 osób, umiejscowić ich w kolejce tylko 6 osób. To pomyśl sobie, jakby było ich więcej osób, to ile byłoby możliwości? No nie polecam na maturze wypisywać, bo 720 przypadków, no nie jesteś fizycznie w stanie wypisać. Dlatego ta ilość możliwości, tą ilość możliwości właśnie liczymy przy użyciu reguły mnożenia. Zadanie numer 2. Na ile sposobów możemy ustawić w kolejce 4 dziewczęta i 2 chłopców, ale tak, aby dziewczęta stały przed chłopcami? Czyli mamy 4 dziewczynki i 2 chłopców i mamy znowu ustawić w kolejce. No, skoro ustawienia w kolejce, to znaczy, że w kolejce znowu są odpowiednie miejsca numerowane, prawda? Czyli pierwsze miejsce to jest co innego niż drugie miejsce. Czyli ile kratek rysujemy? Oczywiście 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. I znowu, moja pierwsza kratka oznacza pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte, piąte i szóste. Ale teraz uwaga, w tym zadaniu jest narzucone, że dziewczynki stoją na początku. Nie wiem w jakiej kolejności. Ja nie wiem, czy Zosia będzie stała pierwsza, czy Basia będzie stała pierwsza, czy Ola będzie stała pierwsza, czy też Kasia będzie stała pierwsza. Nie wiem, ale wiem, że dziewczęta na początku. No to zastanówmy się, mamy 4 dziewczynki, to one zajmują te 4 pierwsze miejsca. Ja tak podpiszę, żeby było lepiej widać. No i chłopaki z tyłu stoją. No tutaj oczywiście kultura dziewczyny, panie przodem, no tutaj mamy założone w tym zadaniu tą kulturę, jaka powinna również w życiu występować, prawda? Że dziewczęta stoją najpierw. I teraz tak, to pierwsze miejsce, ile ja mam osób do wyboru? No 4, bo ja tutaj muszę stawić na 100% dziewczynkę. Czyli 4, takie mam warunki zadania. Dalej, wybrałam jedną dziewczynkę, no to zostało mi o jedną dziewczynkę mniej, czyli teraz 3. Dalej. Znowu wybrałam już te 2 dziewczynki, no to zostały mi 2. No i teraz już 3 dziewczynki obsadziłam, no to została jedna, która no już musi tutaj wejść, to miejsce nie ma, po prostu opcji wyboru.
Dobrze, ale równocześnie, jak ja zmieniam dziewczynki, to mogę też zmieniać chłopaków. Mam co prawda dwóch. No to teraz, na tym piątym miejscu mam ile chłopaków do wyboru? No, dwóch. Wybrałam już jednego, to teraz na tym szóstym miejscu, no to już nie ma wyboru ten ostatni chłopak, prawda? Ten drugi chłopak, czyli piszemy po prostu jeden. No i to się równa i to sobie będziemy mnożyć. 4 razy 3 to jest 12, razy 2 24, razy 2 48. No a razy 1, prawda, mi nie zmieniało, więc nawet o tym nie myślałam. Popatrz, zadanie numer 1 różni się od zadania numer 2 tym, że w zadaniu numer 1 miałam 6 osób, nieważne jakie, ustawiałam byle jak chciałam. Natomiast w zadaniu numer 2 narzuciłam, że są sobie dziewczynki, są sobie chłopczyki i te dziewczynki idą na początek. Dlatego nie dziw się, że tych możliwości jest dużo mniej. Dlatego, że ja narzuciłam do zadania specjalne warunki. Czyli ja ich tak specjalnie traktuję. Dziewczyny na początek, chłopaki na koniec. I wtedy ta ilość możliwości nam się no znacznie, znacznie zmniejszyła. Zadanie numer 3. Rzucamy monetą i 3 razy kostką sześcienną do gry. Oblicz, ile jest wszystkich możliwości. Popatrz, zapisałam tutaj na tablicy, że raz rzucamy monetą i 3 razy kostką sześcienną. Pamiętamy, że na monecie może nam wypaść tylko i wyłącznie orzeł albo reszka. Natomiast na kostce, takiej zwyczajnej kostce sześciennej, jaką zawierają chociażby gry planszowe, mamy takie oczka. 1, 2, 3, 4, 5, 6. To jest zwykła, standardowa sześcienna kostka do gry. No i teraz tak, ja mam rzucać raz monetą i 3 razy kostką. Uwaga, ile kratek rysujemy? Oczywiście rysujemy 4 kratki. 1, 2, 3, 4. Popatrz, najpierw rzucam monetą, czyli pierwszy rzut to jest moja moneta. Dalej, drugi rzut będę wykonywała, ale on już pochodzi z kostki. Trzeci rzut pochodzi z kostki i czwarty rzut pochodzi z kostki. Musisz pamiętać o tym, że jak rzucasz monetą, to tak, najpierw rzucam monetą, prawda, a później zakładam, że kostką 3 razy. Więc dlatego łącznie jest 4, są 4 rzuty, dlatego 4 kratki rysuję. I teraz uwaga, uzupełniamy. No, na początek rzucam monetą, czyli jakie możliwości mogą wypaść? No albo orzeł, albo reszka, no kantem, gdyby wypadła nam moneta kantem, powtarzamy po prostu. Tutaj przyjmujemy, że jeżeli chodzi o monetę, to albo nam może wypaść orzeł, albo reszka, czyli ile możliwości? Oczywiście 2 razy. Dalej rzucam kostką, no to na kostce możliwości, jak widzisz, 6. Dalej rzucam kostką, no to znowu 6. Może mi się ta sama liczba powtórzyć. I dalej rzucam kostką, czyli znowu 6. No i teraz tak jak reguła mnożenia zakłada, będę to wszystko mnożyła ze sobą. Myślę, że dwójkę przepiszemy razy, a 6 razy 6 to 36 razy 6 mamy 216. No i teraz jak to pomnożymy, to będziemy mieć 432. Oczywiście możesz sobie pomagać jak najbardziej kalkulatorem. Pewnie ciężko byłoby przypuszczać, że przy jednokrotnym rzucie monetą i trzykrotnym rzucie kostką jest aż 432 możliwości rozkładu tych naszych wyników. Zadanie numer 4. Ile jest możliwych numerów PESEL osób urodzonych dnia 13 grudnia 1999 roku? Oczywiście numery PESEL, no pasowałoby z życia wzięte wiedzieć, ile cyferek ma numer PESEL. Możesz sobie swój własny przeliczyć. Ja od razu tutaj Ci wspomnę, że tych cyferek jest w numerze PESEL 11. Czyli teoretycznie rysuję 11 kratek. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. I teraz tak, to jest pierwsza cyferka, która zajmuje pierwsze miejsce. Tu jest drugie miejsce, trzecie, czwarte, piąte, szóste, siódme, ósme, dziewiąte, dziesiąte, jedenaste. I wystarczy, że ktoś ma dwie różne ostatnie cyfry i już jest inny numer PESEL. Tak to masz rozumieć. I teraz tak, uwaga. 13 grudnia 1999 roku. Na pewno pamiętasz, nawet popatrz na swój numer PESEL, że te 6 początkowych cyferek są związane z datą Twoich urodzin. Te 6. Napiszę tutaj data urodzin. Myślę, że o tym wiesz, bo każdy numer PESEL jest tak skonstruowany, że ma to ścisły związek, te 6 pierwszych cyferek ma ścisły związek z datą urodzin. Czyli tak, na początku wpisuje się końcówkę tego roku urodzenia, później są problemy, bo jak jest powyżej 2000, ale raczej jest pewna tutaj taka zasada. Czyli tak,
Na początku będziemy mieć 9,9 i teraz tak, jak ja chcę wpisać 9,9, to jak nie mogę tutaj wpisywać, bo ja w tych kratkach uczę Cię, że wpisujemy ile jest możliwości. Więc ja wiem, że może na czerwono będę pisała, że tutaj jest dziewiątka. Wiem też, że tu jest dziewiątka na 100%. Czyli to oznacza, że ja wiem, że na początku musi być 9,9, czyli ja na początku nie mam wyboru. Wpisuję 1,1, bo ja wiem, co jest na początku, bo ja wiem, że ten człowiek urodził się w tym roku. Dobra, dalej. Dalej jest miesiąc, czyli grudzień to jest właśnie miesiąc 12, więc tu będzie jedynka i tu będzie dwójka, bo to wpisujemy dalej miesiąc. Czyli ja dalej wiem, że na trzecim miejscu jest na 100% jedynka. A na czwartym miejscu jest na 100% dwójka, czyli wiem, co ma być. To nie losuję, wiem, jak to będzie. Natomiast na końcu jest ta konkretna data, w którym to dniu miesiąca się urodził. No ten człowiek urodził się 13 grudnia, czyli tu musi być jedynka, a tu musi być trójeczka. No, czyli znowu, na piątym miejscu na 100% jest jedynka, a na szóstym miejscu jest na 100% trójeczka. Więc popatrz, niektórzy pewnie z Was wcale by tych sześciu kratek nie rysowali, bo nie ma sensu, prawda? Można by było ominąć jedną kratkę, drugą, trzecią, czwartą, piątą, szóstą, a można tak jak ja je narysować, tylko pamiętać, że ta data urodzin jest ściśle związana z tym, co na początku w PESEL-u stoi. No dobra, okej, to tu mamy załatwione, no ale teraz dalej. Dalej to te cyferki już nie wiemy, jaką mają zależność, więc mogę obojętnie jaką cyfrę wpisać. A że cyfr w matematyce jest 10, bo mamy system dziesiętny, mamy 10 cyferek, no to wpisujemy. Na siódmym miejscu nie wiem, ale jedna z 10. Na ósmym też może być jedna z 10. Na dziewiątym też jedna z 10. Na dziesiątym tak samo, na jedenastym tak samo. No i skoro tak, no to teraz to wszystko trzeba pomnożyć. Oczywiście tymi jedynkami się nie przejmujemy, bo one nam nie zmieniają wartości. A tutaj sobie, jak będziemy mnożyć dziesiątki, to najłatwiej jest napisać jedynkę i ile zer? 1, 2, 3, 4, 5. 1, 2, 3, 4, 5. No i można sobie to teraz przeczytać. Popatrz, 100 tysięcy różnych numerów PESEL. Wydaje się to dużo, ale przecież dużo osób się rodzi, prawda? Więc te numery PESEL, oczywiście one tam później jeszcze mają pewną zależność, ale my o tym nie wiemy. My tylko wiemy, że na 100% data konkretna urodzin jest związana z początkiem numeru PESEL. Bardzo ciekawe zadanie, zadanie z życia wzięte, a jednocześnie gdzieś tam w trakcie jest zastosowana również reguła mnożenia, czyli to, czego się uczymy na tym spotkaniu. Zadanie numer 5. Ile możesz utworzyć czterocyfrowych kodów PIN do karty bankomatowej, jeśli kodem nie może być sekwencja? Tego jeszcze nie napisałam. 0, 0, 0, 0 i tak być nie może. Tylko taka sekwencja być nie może. Po prostu. Zadanie fajne, bo z życia wzięte, prawda? Karta bankomatowa to dzisiaj oczywiście standard. Więc każdy z nas pewnie wie, że kod PIN do karty bankomatowej składa się z 4 cyferek. No więc nie dziwota, że będziemy rysować 4 kratki. 1, 2, 3, 4. I wiesz o tym doskonale, że w kodzie PIN nie wolno Ci przestawić sobie cyfry z pierwszego miejsca na drugie, bo wtedy się nie zalogujesz, prawda? Nie dostaniesz się do swojego tutaj konta. W związku z tym bardzo ważne jest, że tu jest pierwsze miejsce, drugie miejsce, trzecie miejsce, czwarte miejsce i na każdym miejscu ustalasz sobie sam kod PIN. Teraz tak, to zadanie oczywiście wydaje się banalne, ale tu jest taki jeden haczyk, o którym wspomniemy za chwileczkę. Na razie zastanówmy się, jak jest kod PIN do karty, to jakie ja cyfry mogę wstawić na początek? No wszystkie, oczywiście, obojętnie jakie mi się spodoba, jest ich 10, wpisuję 10. Na drugim miejscu jakie? No znowu wszystkie, jakie mi się spodoba, wpisuję 10. Na trzecim miejscu znowu 10, na czwartym miejscu znowu 10 możliwości. Czyli jak to pomnożymy, to będziemy mieć jedynkę, no i oczywiście 4 zera wpiszemy. Czyli jak widzimy, mamy 10 tysięcy. Ale tak się składa, że w tym zadaniu jest troszkę utrudnienie, żeby nie było znowu takie banalne, prawda, kolejne zadanie, jest troszeczkę utrudnienie. Ja tutaj zawarłam wszystkie możliwości, jest ich 10 tysięcy. Ale narzuciłam Tobie w warunkach zadania, że nie można sobie ustalić takiego kodu 0000. Taki kod jest tylko jeden. Popatrz, taki kod to jest tylko jedna sztuka.
Ja zera, gdybym chciała przestawić, to i tak mi wyjdzie ten sam kod. Więc ja nie mogę tylko takiej opcji. A wszystkich opcji mam 10 tysięcy. Czyli ja muszę wykonać teraz odejmowanie. Od 10 tysięcy odejmę ten kod tutaj, odejmę ten jeden kod, który po prostu zrobić nie mogę. Czyli odejmę sobie tą moją jedną sztukę, bo nie może być 0, 0, 0, 0. Takie mam warunki zadania, takie ustalone. Czyli oczywiście jak od 10 tysięcy odejmę jeden, to będę miała 9999. I tutaj bardzo często właśnie młodzież w tego typu zadaniach się wykłada, albo zastanawiają się, to tak, to tu nie może być zera, to tu nie może być zera, myślą, tu nie może być zera, tu nie może być zera. Nieprawda. Może być zero. Jeden raz. Może być zero dwa razy. Może być zero trzy razy. Nie może być tylko taka sekwencja z czterema zerami. Dlatego ja tego nie rozpisuję regułą mnożenia, ja tylko wiem, że jest taka jedna możliwość 4 zera. Czyli od tego globalnego wyniku odejmuję tylko jedną możliwość i wychodzi mi też dużo, oczywiście, że dużo. 9999. Zadanie numer 6 to zadanie z matury z maja 2019 roku. Ile jest wszystkich liczb pięciocyfrowych, w których występują wyłącznie cyfry 0, 2, 5? Czyli musisz to rozumieć, że ja chcę znaleźć, ile jest tych wszystkich liczb pięciocyfrowych, ale ja nie używam dowolnych cyferek. Ja mogę tylko te trzy cyferki użyć. No to zaczynamy od początku, czyli tak. Skoro mam stworzyć liczbę pięciocyfrową, to liczba pięciocyfrowa w zapisie moim zajmuje 5 miejsc, czyli rysuję 5 kratek. 1, 2, 3, 4, 5. No i w zasadzie znowu możemy mówić, to jest moje pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte miejsce. Mam tutaj na myśli oczywiście jedności, dziesiątki, setki, tysiące i dziesięciotysięcy. Tak, oczywiście, tylko problem jest taki, popatrz teraz, że jak będziemy uzupełniać te krateczki, to musimy się zastanowić nad jedną rzeczą. Czy nasze cyferki, mam do wyboru 0, 2, 5, mogą się powtarzać? No nie trudno się domyślić w tym zadaniu, że nie jest napisane, jasno, ale to oczywiście muszą się powtarzać, no bo przecież ja mam tylko trzy cyferki do wyboru, a pięć miejsc, więc oczywiście cyfry mogą się powtarzać, muszą nawet w tym zadaniu, ale problem jest jeden, ponieważ żeby liczba mogła być pięciocyfrowa, to musisz pamiętać, że tu na początku nie może być zera, absolutnie. Nie może być zera, bo gdyby się zaczynało od zera, to nie byłaby pięciocyfrowa. To musisz pamiętać, bo ostatnio na maturach z matematyki bardzo często lubią dawać zadanie właśnie przy użyciu reguł mnożenia, żeby się zrobił, ale zadanie z liczbami i właśnie z tym zerem często młodzież ma problem. Zadanie ile jest liczb, ile da się rady utworzyć takich liczb, prawda? I tutaj mamy właśnie taką sytuację. Czyli na początku, jakie ja cyferki mogę wziąć pod uwagę? Albo wybiorę dwójkę, albo piątkę, nie wiem którą. Jedno z dwóch, czyli dwie możliwości razy. Na drugim miejscu już może być zero, czyli trzy możliwości. Na trzecim oczywiście znowu trzy. Na czwartym znowu trzy. I na piątym miejscu znowu trzy. I teraz to trzeba oczywiście pomnożyć. Może dwójeczkę przepiszemy razy, a tu trójki sobie pomnożymy. Trzy razy trzy to 9, razy trzy 27, razy trzy 81. No i pomnożę 2 razy 81, to jest 162. No na upartego oczywiście można by to było spróbować wypisać, ale no bardzo łatwo się pomylić przy wypisywaniu. A zresztą po to jest reguła mnożenia, żeby nie wypisywać, nie męczyć się, pomnożyć sobie i wychodzi nam wynik. Zadanie numer 7. Ile jest liczb pięciocyfrowych podzielnych przez 5, w których w zapisie cyfry nie mogą się powtarzać? Ja oczywiście zapisałam tutaj na tablicy, że mamy liczby pięciocyfrowe podzielne przez 5 w zapisie cyfry nie powtarzają się. To jest bardzo ważna informacja, bo jak się nie powtarzają, będzie troszkę trudniej. Pamiętaj, jak się powtarzają, mogą się powtarzać, tak? To jest łatwiejsze zadanie. Natomiast jak się nie powtarzają, no niestety to zadanie czasem młodzieży sprawia problem. Po pierwsze, mamy do czynienia z liczbami pięciocyfrowymi, no to 5 kratek. To tutaj nie podlega dyskusji. 1, 2, 3, 4, 5. I znowu, tu mamy pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte. I teraz bardzo ważna jest kolejna rzecz w tym zadaniu, czyli informacja dodatkowa, utrudnienie do zadania, że mają być podzielne przez 5. Otóż
Co to znaczy, że liczba jest podzielna przez 5? Cecha podzielności przez 5. Na pewno pamiętasz, że żeby liczba była podzielna przez 5, to jest taka cecha, że na końcu stoi albo 0, albo 5. I teraz pojawia się problem, ponieważ ja muszę osobno rozpatrzyć sytuację, kiedy będzie stało 0, a osobno, kiedy będzie stała 5, zobaczysz dlaczego. Czyli najpierw ustalmy sobie, że na początku stoi niech będzie 5. I to będzie nasz pierwszy przypadek. Czasem zadania z reguły mnożenia, jak są trudniejsze, wymagają przypadków i będzie nam wchodziła tutaj reguła dodawania do naszej reguły mnożenia. Czyli tak, na początku ustalamy, że na końcu stoi 5. No i wtedy oczywiście zgadza się z treścią podzielna przez 5. Czyli skoro ja wiem, że na końcu jest na 100% 5, to ja na końcu nie wybieram liczby, wpisuję na sztywno 1, bo ja wiem, że 5. No dobrze. Teraz wracamy nie do środka, tylko do początku. I teraz dlaczego do początku? Ponieważ ja muszę pamiętać o tym, że na początku nie może stać 0. Pamiętaj, 0 być nie może, bo wtedy nie będzie pięciocyfrowa. Czyli uwaga, co ja wpiszę w tą kratkę? Nie mogę wpisać 5, bo się mają nie powtarzać cyferki. Nie mogę wpisać 5, bo ją tu już zabrałam. Nie mogę 0. Czyli wszystkich cyfr w matematyce zapiszmy sobie tutaj jeszcze dla utrwalenia, że mamy 10 cyferek, ale nie mogę 5, nie mogę 0, czyli tak naprawdę zostało mi do dyspozycji 8. Raz. Teraz na drugim miejscu. Na drugim miejscu czego nie mogę? Nie mogę dalej 5 i nie mogę tego, co tu wybrałam, nie wiem co, coś wybrałam, na pewno to nie jest 0, czyli ja nie mogę 2. Znowu liczb, ale już 0 mogę. Dlatego ja tylko 2 nie mogę, czyli też wpisuję 8. Raz. Na trzecim miejscu nie mogę 5, nie mogę tego, co tu i tego, co tu. Czyli łącznie nie mogę 3, czyli 7 możliwości. I teraz na czwartym miejscu nie mogę 5, nie mogę tego, co tu, tego, co tu, tego, co tu. Czyli nie mogę tak jakby 4 liczb, czyli zostaje mi 6 do wyboru. No i teraz my to musimy pomnożyć. Wzięłam kalkulator, ponieważ będzie nam na pewno szybciej mnożyć takie liczby. Wychodzi nam wynik 2688, jak to pomnożę. No dobrze, ale powiedzieliśmy sobie, że może być też drugi przypadek. No więc rysujemy znowu 5 kratek. 1, 2, 3, 4, 5. I znowu mam na myśli pierwsze miejsce, drugie, trzecie, czwarte, piąte. Uwaga, na końcu wstawiam teraz 0. No bo przecież jak postawię na końcu 0, no to będzie moja liczba podzielona przez 5. Oczywiście. Czyli na końcu wybrałam 0, czyli wiem, co jest na końcu. Czyli jedna możliwość na końcu. Teraz przechodzę do początku i teraz popatrz, co się pojawiło. Ja już nie mam kłopotu z zerem, bo ja już tu 0 wstawiłam. To tutaj mogę byle co, tylko bez tego zera, czyli 9 możliwości. No to teraz na drugim miejscu. Nie mogę zera i nie mogę tego, co tu, czyli 8. Teraz nie mogę zera, nie mogę tego, co tu, nie mogę tego, co tu, czyli zostaje mi 7 do rozdysponowania. Dalej, nie mogę zera, nie mogę tego, co tu, nie mogę tego, co tu, nie mogę tego, co tu, czyli pozostało mi po prostu 6. No i teraz to mnożymy z kolei, 9 razy 8 razy 7 razy 6 i wychodzi wynik 3024. Jest więcej możliwości, dlatego że tutaj, popatrz, na początku już mam 9 możliwości, bo 0 ustawiłam na sztywno tutaj. I teraz pamiętaj o tym, że jeżeli zadanie jest związane z przypadkami, to wchodzi nam do reguły mnożenia reguła dodawania, czyli na końcu ja po prostu muszę to dodać, no i zapisać ten wynik. Czyli ja to po prostu dodam, żeby było szybciutko już, wychodzi mi wynik 5712. Popatrz, tyle jest aż liczb pięciocyfrowych, podzielnych przez 5, w których zapisie cyfry nie powtarzają się. Bardzo ciekawe zadanie i zwróć na nie uwagę, bo to jest zadanie z przypadkami, na pewno trudniejsze od tych wcześniejszych. Zadanie numer 8. W teście jest 6 pytań z możliwymi odpowiedziami tak, nie lub nie wiem. Student wybiera jedno pytanie, a do niego odpowiedź. Na ile sposobów może to zrobić? I teraz popatrz. Ile kratek rysujemy? Jest to zadanie troszeczkę inne. Otóż podane jest tak w treści, że student wybiera jedno pytanie, a później do tego pytania odpowiedź. Czyli nie wiem, czy ten student jest przygotowany, czy nie jest przygotowany, czy umie, czy nie umie, czy przychodzi tak strzelać sobie na tym teście. Nieważne. My mamy powiedzieć, ile jest możliwości. On wybiera jedno pytanie,
a później do pytania odpowiedź. Czyli on, uwaga, nie odpowiada na wszystkie 6 pytań, więc nie będę rysowała 6 klateczek, bo on jedno losuje pytanie, nie wiem jakie. Więc losuje pytanie, to będzie pierwsza kratka, ona odpowiada za pytanie, nie wiem, które się mu uda wylosować. I później on szczela w odpowiedź. Po prostu albo zaznaczy tak, albo nie wiem. Czyli do pytania dorysowujemy jeszcze odpowiedź. Czyli są 2 kratki. Pierwsza kratka oznacza teraz u mnie pytanie, a druga kratka dobraną do tego odpowiedź. Czyli ile ten student ma pytań do wyboru? No po prostu 6, czyli wpisuje 6. No wybierze jedno pytanie z 6, nie wiem które. Dalej, teraz ma do niego dobrać odpowiedź. Nie wiem, jaką odpowiedź dobierze. Może zaznaczyć tak, albo nie wiem. Czyli ma 3 opcje odpowiedzi, czyli razy 3. I mamy wynik oczywiście prościutki, 18. Tutaj w zasadzie można by było sobie nawet rozpisać to na piechotę. Nie trzeba by było reguły mnożenia. Można by sobie było pytania ponumerować i napisać pierwsze tak, pierwsze nie wiem. Albo drugie tak, drugie nie wiem. Dalej, trzecie tak, trzecie nie wiem. No i te wszystkie rozpisane właśnie przypadki, jak sumujemy, to wyjdzie nam ich 18. Ale jeżeli da się to zrobić szybciej, tak jak ja tutaj, czyli że pytanie wybieram, do niego jakąś odpowiedź i to regułą mnożenia mnożę, no to jest oczywiście szybciej zrobiony przykład. Zadanie numer 9. 5 osób stoi na dworcu kolejowym. Każda z osób może wybrać jeden z 3 pociągów pospiesznych. Na ile sposobów mogą to zrobić? Czyli to jest zadanie teraz takie z pociągami. Mamy osoby, które wybierają sobie, do jakiego pociągu wsiądą. Ja nie wiem, czy im zależy na to, żeby jechać do Krakowa, do Warszawy, nieważne. Jaki sobie pociąg wybierają, jeden do wyboru. I teraz pierwsza informacja jest taka, żeby się zastanowić, ile kratek rysujemy. Pamiętaj, w tym zadaniu jest tak, że to osoba wybiera pociąg, do jakiego wsiądzie. No nie może do 2 naraz wsiąść, prawda? Zakładamy, że mamy 5 osób i każda sobie wybiera, jaki jej pasuje pociąg. Czyli rysujemy 5 kratek, 1, 2, 3, 4, 5. Bardzo często w zadaniach jest tak, że kratka oznacza miejsce, ale niestety już przekonaliśmy się w zadaniach wcześniejszych, że nie do końca. Kratka może oznaczać również zupełnie inną rzecz. W tym wypadku oznacza moją pierwszą osobę, drugą osobę, trzecią osobę, czwartą osobę, piątą osobę. Każda osoba jest inna i każda wybiera sobie jak chce wsiada. Mogą wszystkie nawet wsiąść do jednego pociągu. My musimy rozpatrzyć wszystkie możliwości. Czyli pierwsza osoba ma do wyboru 3 pociągi, no więc wpisujemy trójkę. Druga osoba kompletnie nie patrzy, co wybrała pierwsza osoba, też wybiera, co chce, czyli 3 możliwości. Trzecia tak samo, czwarta tak samo, piąta tak samo. No i mamy wynik 3 razy 3, 9 razy 3, 27 razy 3, 81 i razy 3, 243. Mamy 243 możliwości wyboru przez 5 osób jednego pociągu, którego będą chciały. Oczywiście wybierają ten, który im pasuje. Można by to było zadanie też spróbować rozpisywać, ale byłoby to, wiesz, bardzo ciężko, dlatego że 243 możliwości, no to życzę szczęścia po prostu. Ja oczywiście wybieram regułę mnożenia. Zadanie numer 10. Jeden bar oferuje 6 zup i 10 drugich dań, zaś drugi bar 4 zupy i 5 drugich dań. Ile różnych zestawów obiadowych masz do wyboru, jeżeli zdecydujesz się zjeść obiad w jednym z tych barów? No i tutaj tak, popatrz. Jeden bar ma większą ilość zup i większą ilość drugich dań. Drugi bar ma mniej do wyboru, ale ja nie wiem, do którego baru pójdę. Ja mogę zjeść zupę pomidorową z tego baru, ze schabowym, tak? Ale to jest co innego, niż gdybym zjadła z tego baru zupę pomidorową ze schabowym. Bo na pewno będzie to troszkę inna zupa, prawda? I troszkę inne mogą być te dodatki na przykład do mięsa. W związku z czym zestaw obiadowy to myślę, że każdy rozumie. Jest to zupa i drugie danie. No logiczne, bo nic innego tutaj mi nie oferują w tych barach. Ale ja nie wiem, do którego baru pójdę. Dlatego muszę zrobić przypadkami. Pierwszy przypadek. Załóżmy, że zdecydowałam się pójść do baru numer 1. To ile kratek rysuję? No 2. Ale teraz kratka oznacza u mnie, że ja wybieram sobie jakąś zupę, czyli pierwsza kratka to jest zupa, a druga kratka to jest drugie danie. I teraz, w pierwszym barze mam tak, że mam 6 zup do wyboru, no to nie wiem, którą sobie wybiorę, którą będę miała ochotę,
I drugie danie mam do wyboru 10. Czyli ile ja jestem w stanie skomponować różnych zestawów, to znaczy różną zupę z różnym drugim daniem, prawda? Mieszać tak zupami, tymi drugimi daniami. No mam możliwości 60. Czyli jeżeli wybiorę pierwszy bar, no to tych możliwości jest 60. Skomponowania zestawu. Ale ja nie wiem, czy ja wybiorę pierwszy bar, bo może mi się bardziej spodoba drugi bar. Prawda? I w związku z tym, jak w drugim barze, to też mam zupę i też mam drugie danie, z tym, że zup mam tylko 4 do wyboru, a drugich dań mam tylko 5 do wyboru. No więc tutaj tych zestawów będzie dużo mniej, 4 razy 5, czyli 20. I pamiętajmy o tym, że jeżeli zrobimy zadanie przypadkami, bo tak trzeba, bo mam inaczej w pierwszym barze, inaczej w drugim barze, inna ilość zup, inna ilość drugich dań, muszę zrobić przypadki, to ja teraz na końcu muszę z tych przypadków, te liczby wynikające, 60, dodać 20, muszę je dodać, te liczby. Dlatego, że tu mam różnych 60 zestawów i tu mam różnych 20, bo one chociażby smakiem, czymkolwiek się różni. Pomidorowa z tego baru to nie jest pomidorowa z tego baru, żebyś to dobrze rozumiał. Czyli wszystkich różnych możliwości zestawów mam aż 80. No nie chciałoby mi się, prawda, znowu wypisywać. Musiałabym sobie te zupy jakoś nazwać, pomidorowa, rosół, barczy i tak dalej, i tak dalej. Drugie dania też jakieś, debora i schab i tak dalej. Ponazywać i zrobić przyporządkowania. No ale po co, jak ja to robię regułą mnożenia, tu robię regułą mnożenia i na końcu te przypadki dodajemy, wychodzi nam wynik 80. Na to spotkanie przygotowałam 10 zadań krótkich, powtórkowych. Jak widzisz, reguła mnożenia jest bardzo przyjemna. To jest tak przyjemna część matematyki, ponieważ możemy ją wsadzić do każdego w zasadzie działu, do każdej dziedziny z życia codziennego możemy wsadzić. Było zadanie z liczbami, było zadanie z PESEL-em, było zadanie z kartą bankomatową, było zadanie z barem, z restauracją. No to jest to, w czym my żyjemy. My w tym środowisku żyjemy i my wszędzie możemy przeliczać. Ile możliwości, ile sposobów, ile tego, ile tego? No tak właśnie do tego służy reguła mnożenia. Ja tylko chcę Tobie zwrócić uwagę, przygotowując się do matury z matematyki podstawowej, że bardzo często bywają zadania o liczbach, czyli ile jest liczb dwucyfrowych, trzycyfrowych, pięciocyfrowych. Zadania z życia codziennego są oczywiście super, mogą się pojawić, równorzędnie się mogą pojawić, oczywiście. Aczkolwiek analizując ostatnie matury, z matematyki bardzo często bywają zadania z liczbami, dlatego na nie zwróć uwagę i pamiętaj o przypadkach. Pamiętaj o tym, że jak jest zadanie z liczbą, to na początku zero stać nie może. Musisz to uwzględnić w swojej analizie. Natomiast jak jest zadanie już z kodem PIN chociażby, to na początku zero stać może, bo to mi po prostu nie przeszkadza. A zadania z życia wzięte tak jak tutaj, no to jest sama przyjemność po prostu rozwiązywania. Jeżeli te zadania z reguły mnożenia są dla Ciebie fajne i nie potrzebujesz ich więcej sobie wyćwiczyć, nie potrzebujesz więcej typów zadań, to bardzo Cię proszę, rozwiąż sobie zestaw zadań, który możesz odnaleźć na moim fanpage'u i ten zestaw, mam nadzieję, pozwoli Ci wyćwiczyć troszeczkę tą regułę mnożenia i dodawania w zadaniach. Natomiast jeżeli chciałbyś zacząć ten rachunek prawdopodobieństwa od samego początku, bo tak troszeczkę kulejesz, zapraszam Cię, być może zainteresuje Cię oferta zakupu mojego kursu online, który znajdziesz na stronie aikamat.pl. Wszystko do wyboru przez Ciebie. A ja tymczasem zapraszam na kolejne spotkanie z Tobą.